Proszę Państwa, kiedy zostałem zaproszony na dzisiejsze spotkanie, poproszono mnie o wygłoszenie wykładu na temat kształtu wszechświata. I ja ten wykład przygotowałem. Na tej planszy tytułowej jest obrazek, którego sens zostanie wyjaśniony w dalszej części wykładu. Ale tak naprawdę miałem ochotę wygłosić inny wykład. Wykład o tym, czy wszechświat jest rurą, ale uznałem, że w szacownym grodzie w Krakowie ten tytuł może zabrzmieć zbyt frywolnie, więc pozostawiłem ten oficjalny, czy jaki jest kształt wszechświata. Sens tego obrazka też będzie wyjaśniony w dalszej części wykładu. Otóż pomysł, że wszechświat jest rurą, jest stary jak świat. Anaksymander z, z Miletu, autor pierwszej mapy, ojciec astronomii, uważany za pierwszego uczonego w dziejach. Spekulował, że Ziemia, czyli cały świat, ma kształt wydrążonej kolumny, czyli rury o długości trzy razy większej od średnicy. Ziemia ma, miała się sama unosić, spoczywając względem krążących wokół po okręgach, jak po obręczach ku Rydwanu, tak to nazywał, gwiazdach i Słońcu. Przez długi czas nauka opowiadała o tym, jak jest Wszechświat jako całość. I dla wszystkich było oczywiste, że wszechświat nie jest rurą, tylko jest kulą. To jest rysunek przedstawiający świat Dantego, dobrze znany. Sprawy zaczęły się komplikować, kiedy zaczęła się rodzić nowoczesna nauka kiedy Kepler odkrywał prawa ruchu planet. Ale Kepler. Jest tym uczonym, który jest na granicy pomiędzy starożytną nauką, nauką, która opowiada o tym, jak jest świat, a nauką nowożytną, która ten świat pozwala przewidywać, która formułuje ogólne prawa fizyki. Otóż Kepler rozumował jeszcze w duchu starożytnym, on usiłował zbudować fizykę na liczbach naturalnych, usiłował. Yy, Używać pewnych wyidealizowanych pojęć do opisu świata. W szczególności on był pod wielkim wrażeniem pism Vincenzo Galileo, ojca Galileusza, który był kompozytorem, muzykiem, ale był też teoretykiem muzyki, a nawet do pewnego stopnia fizykiem, jako że podobnie jak Pitagorejczycy, badał relacje pomiędzy wysokością tonu. A długością struny, ale również sprawdzał, jak ton zależy od naprężenia struny, a nawet od wilgotności powietrza. Pod wrażeniem jego dzieł, Galileusz, Kepler usiłował odkryć prawa rządzące wszechświatem, doszukując się relacji pomiędzy okresami obiegów planet, pomiędzy mimośrodami. Wielkością eliptyczności orbit i budując relacje pomiędzy nimi, odczytać tę harmonię wszechświata. To jest fragment jego dzieła z 1619 roku. To jest dzieło, w którym on opublikował trzecie prawo Keplera, prawo dotyczące relacji pomiędzy okresem obiegu planety a półosią elipsy. I widzimy tutaj, że on usiłował zbudować Melodie, które są wygrywane przez poszczególne planety. Ja przy pomocy mojego kolegi, który się zna na muzyce, przetłumaczyłem to na współczesny zapis i możemy na przykład posłuchać, jak śpiewa, jak śpiewają po, poszczególne, poszczególne planety. Widzimy, że Wenus, która ma najmniejszą. Eliptyczność wydaje tylko jeden ton, najbardziej skomplikowana jest melodia wygrywana przez Merkurego, i tak dalej. Więc to były takie próby opisu wszechświata przy pomocy relacji pomiędzy liczbami naturalnymi. Kepler zbudował też bardzo ciekawy model wszechświata: mianowicie, wiemy, ciągle jeszcze wszechświat to była ta sfera gwiazd stałych oraz układ słoneczny. Otóż Kepler zaproponował, aby na orbicie Saturna, najodleglejszej znanej wtedy planety, opisać sferę. Orbita Saturna byłaby wielkim kołem tej sfery. W tę sferę wpisać sześcian. Z kolei w ten sześcian wpisać kolejną sferę, której wielkie koło byłoby orbitą Jowisza. W, ten, w tę sferę z kolei wpisać czworościan. W który wpisujemy kolejną sferę, której wielkie koło to byłaby orbita Marsa, i tak dalej. To, co jest niezwykłe, to jest to, że to się prawie zgadzało. Ale my wiemy, że to jest przypadek. Kepler zaproponował nawet skonstruowanie takiego modelu. Miał być wykonany ze srebra, ale to były czasy wojny trzydziestoletniej i nigdy do, tego, do realizacji tego modelu fizycznej nie doszło. Szukając tego typu relacji. Kepler, Keplerowi nie wystarczało te pięć platońskich brył. My wiemy, że nie może być więcej w trójwymiarowej przestrzeni brył foremnych niż pięć, ale Kepler, ponieważ Keplerowi to nie wystarczało do opisu świata, to on się zajmował takim poszukiwaniem kolejnych brył foremnych, które można utworzyć metodą tzw. Tak stelacji. Rezygnujemy z wypukłości, i Kepler odkrył dwie takie, takie bryły. Kolejne dwie odkrył dopiero w XIX wieku francuski matematyk. To nie. Powracamy do tego wątku, czy wszechświat jest rurą. Otóż proszę Państwa, pod koniec XVIII wieku sekretarz króla Stanisława Augusta, jan Chrzciciel Komarzewski. W wyniku intryg dworskich został zdymisjonowany i wysłany przez króla do Londynu z misją, którą dzisiaj nazwalibyśmy szpiegostwem przemysłowym. On miał wykraść tajemnicę produkcji armat o długich lufach. Nie wiem, jak się z tego wywiązał, ale w bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowała się korespondencja pomiędzy nim a Stanisławem Augustem Poniatowskim, w której opisywał Odkrycia dokonywane przez swojego przyjaciela Herschela. Herschel był angielskim astronomem i kompozytorem. Otóż Komarzewski pisze do Stanisława Augusta w takich słowach: Utrzymuje i to Herschel, że wszystkie nebulosae, a więc te mgławice, o których była już wcześniej mowa to są systemy słoneczne, a tak, gdzie mieszkamy, trzyma, że jest podobną, jak mi ją odrysował, do nadzianej kiszki. Kiszka, czyli rura. Tak miała wyglądać droga mleczna w, według Herschela na podstawie zliczeń gwiazd. Na co Stanisław August, proszę zwrócić uwagę, to były czasy no już kiedy, upadku Rzeczypospolitej. Czym się wtedy y, polski król zajmował? Zajmował się astronomią, a nie ratowaniem ojczyzny. Niech mi Komarzewski jeszcze wyeksplikuje lepiej, czemu nasze systemy ma być podobne do nadzianej kiszki bo przecież elipses. W których biegają nasze planety, są prawie cyrkularne, a przecież wszystkie mają procent słońce. Na co Komarzewski, proszę zwrócić uwagę, jak jest tempo tej korespondencji, to to jest dwa, trzy tygodnie. Yy, Komarzewski odpisuje. Herschel inkonsekwentnie o swoich obserwacji kładzie prosystematę i całe niebo jest okryte nebulozami, czyli galaktykami, o czym wtedy jeszcze nie wiedziano. Pytałem się go, czy nie jest, że nasza. Nebuloza podobna do kiszki. Odpowiedział mi wyraźnie: tak jest. A więc świat był rurą. Proszę Państwa, przez długi czas nic się nie działo w sprawie kształtu wszechświata. Od czasów panował pogląd, że przestrzeń jest nieskończona jest takim naczyniem niezależnym od, od materii. Aż w 1900 roku, na 15 lat, przed ogólną teorią względności. Karl Schwarzschild, ten, który potem rozwiązał równanie Einsteina dla przypadku czarnej dziury, pisał tak. Wyobraźmy sobie, że w wyniku niezwykle wielkiego astronomicznego przeglądu okazałoby się, że cały wszechświat jest wypełniony identycznymi kopiami drogi mlecznej, że nieskończona przestrzeń może być podzielona na komórki, z których każda zawiera identyczną kopię naszej drogi mlecznej. Czy upieralibyśmy się przy założeniu, że istnieje nieskończenie wiele identycznych kopii tego samego świata? Czy nie y, byłoby znacznie rozsądniej przyjąć, że te powtórzenia są iluzją, że w rzeczywistości przestrzeń ma szczególne własności spójności, takie, że jeśli opuścimy daną komórkę przez jedną ścianę, to natychmiast wejdziemy przez ścianę przeciwną? Proszę Państwa, 15 lat później. Te nieuklidesowe geometry, o których już była mowa, które były rozważane przez matematyków, znalazły zastosowanie do opisu rzeczywistego świata w ramach ogólnej teorii względności. Otóż nie potrafimy sobie wyobrazić zakrzywionej trójwymiarowej przestrzeni, ale doskonale potrafimy sobie wyobrazić zakrzywioną dwuwymiarową przestrzeń. Taka zakrzywiona dwuwymiarowa przestrzeń ma inne własności od przestrzeni jak mówimy euklidesowej albo płaskiej. Proszę zwrócić uwagę. W płaskiej przestrzeni, której modelem jest kartka papieru, suma kątów we wszystkich trójkątach, niezależnie od ich kształtu i wielkości, wynosi 180 stopni. Ale jeśli trójkąt narysujemy na globusie, na przykład wyprowadzimy z bieguna północnego dwa południki, doprowadzimy je do równika i jako trzeci bok trójkąta weźmiemy ćwiartkę równika, to wszystkie kąty w takim trójkącie są proste. Suma wynosi 270 stopni. I na powierzchni globusa, w każdym trójkącie, suma kątów jest większa niż 180 stopni. Z kolei, jeśli narysujemy trójkąt na powierzchni siodła, to suma kątów będzie zawsze mniejsza niż 180 stopni. O ile mniejsza czy o ile większa na globusie, to zależy od tego, jak jest, jaki jest stosunek powierzchni tej figury do promienia krzywizny. Jeśli narysujemy maleńki trójkącik na globusie, to smakątów będzie bliska 180 stopni. To dlatego przez wieki ludzie myśleli, że Ziemia jest płaska. Otóż takie własności, własności metryczne przestrzeni, nazywamy geometrią. I wiele osób, mówiąc o kształcie, ma na myśli właśnie geometrię, własności metryczne. Co więcej, ogólna teoria względności ogłoszona przez Einsteina 100 lat temu wiąże własności metryczne przestrzeni, czy raczej czasoprzestrzeni, z materią. Proszę Państwa, to jest błyskawiczny kurs ogólnej teorii względności. Skomplikowany układ równań różniczkowych, ale wszystko, co wystarczy nam wiedzieć, to to, że ten niebieski obiekt po tej stronie, po lewej stronie równania, to jest obiekt matematyczny zbudowany wyłącznie z wielkości opisujących geometrię czasoprzestrzeni. Z kolei ten czerwony obiekt po prawej stronie to jest obiekt matematyczny zbudowany z wielkości opisujących ilość i własności materii, wypełniających przestrzeń. Ten znak równości oznacza, że geometria jest związana z materią. John Wheeler, twórca terminu Czarne Dziury, mówił o tym związku w ten sposób. Materia mówi. Przez czasoprzestrzeni, w jaki sposób ta ma się zakrzywiać, a zakrzywiona czasoprzestrzeń mówi materii, w jaki sposób tam może się poruszać. Ale na tym nie. Od te, te, geometryczne, te geometryczne własności czasoprzestrzeni wiążą się z przyszłymi losami wszechświata. Przy zadanym tempie rozszerzania się od tego, czy wszechświat jest wypukły, wklęsły, czy płaski, zależy, co się z nim będzie w przyszłości działo. Ale jak zauważył to Aleksander Friedman. Rosyjski fizyk, który rozwiązał równanie Einsteina dla przypadku całego wszechświata, odpowiedź na pytanie o krzywiznę czasoprzestrzeni nie stanowi odpowiedzi na pytanie o kształt czasoprzestrzeni. Bardzo prosty przykład, który jest na tym rysunku. Proszę Państwa, płaski Euklidesowy wszechświat. W wersji dwuwymiarowej, o której mówił profesor Heller w pierwszym wykładzie, ten świat płaszczaków, to byłaby kartka o nieskończonych rozmiarach, rozciągająca się do nieskończoności. Wszystkie trójkąty, jakie byśmy tam narysowali, miałyby 180 stopni. Ale teraz proszę zwrócić uwagę, że taki płaski, dwuwymiarowy wszechświat, ten wszechświat płaszczaków. Wcale nie musi być nieskończony, po to, żeby był nieograniczony, żeby nie miał krawędzi. Otóż my możemy ten wszechświat zwinąć w rulonik. I co teraz się okazuje? Możemy, te płaszczaki mogą chodzić naokoło tego świata, nigdzie nie napotkają krawędzi. Przy odrobinie wyobraźni możemy sobie teraz wyobrazić, że te dwa boki również ze sobą sklejamy. Powstaje nam figura, którą nazywamy torusem, i po takiej figurze płaszczaki mogą chodzić już bez końca w dowolnym kierunku, nie napotykając krawędzi ani ściany. Taki wszechświat jest płaski. Proszę zwrócić uwagę, że na powierzchni cylindra możemy narysować trójkąty i one dalej będą miały 180 stopni. My wiemy, że możemy nakleić plakat na słup ogłoszeniowy. I ten plakat nie ulegnie deformacji, nie ulegnie rozerwaniu. Ale gdybyśmy spróbowali ten plakat nakleić na kulę ogłoszeniową albo na siodło ogłoszeniowe, to ten plakat albo by się nam pomarszczył, albo rozerwał. Dlaczego? Dlatego, że geometria sfery czy siodła jest istotnie inna niż geometria płaskiej kartki papieru. Tymczasem geometria powierzchni cylindra czy torusa. Jest identyczna z powierzchnią kartki papieru. To właśnie miał na myśli Friedman, mówiąc, że odpowiedź na pytanie o krzywiznę przestrzeni jeszcze nie stanowi odpowiedzi na pytanie o kształt wszechświata. Dlatego, że współczesne obserwacje astronomiczne pokazują, że wszechświat jest prawdopodobnie Euklidesowy albo bardzo, bardzo bliski y, przestrzeni Euklidesowej. Ale to jeszcze nie jest odpowiedź na pytanie, jaka jest jego topologia. Czy światło w takim wszechświecie euklidesowym może biegać naokoło, czy też nie? Czy, czy jeśli wszechświat, proszę zwrócić uwagę, jeśli wszechświat jest nieskończony, promień wypuszczony przez nas w jakimś kierunku nigdy do nas nie powróci? We wszechświecie, który ma topologię cylindra czy torusa, ten promień po pewnym czasie wróci do nas z przeciwnego kierunku. W takim wszechświecie możemy zobaczyć tył własnej głowy, jeśli tylko dostatecznie długo poczekamy. O takim wszechświecie mówił y, Leopold Infeld w zbiorze artykułów poświęconych rocznicy teorii, powstania teorii względności w latach na początku lat 60. Otóż on zwraca uwagę, że o kształcie wszechświata i o na przykład własnościach rozwiązań równań Maxwella w, taki w takiej czasoprzestrzeni decyduje nie metryka, czy nie geometria, ale topologia. Czyli kształt, globalne własności czasoprzestrzeni. I teraz przechodzimy właśnie do lat 60.. Otóż, proszę Państwa, Agnieszka Osiecka w szpetnych 40-letnich opisując jakąś, jakąś, jakieś szalone przyjęcie, które się wtedy w Warszawie odbywało, które było lekko nieobyczajne, dla skontrastowała to, co się tam działo, z. Akcją w sąsiednim pomieszczeniu, w którym od stóp do głów ubrana, a nawet przebrana plastyczka wysłuchiwała magistra w tabaczkowym ubranku o tym, że wszechświat jest rurą. Ja znam tego magistra i Państwo też go znacie, ale ponieważ ten pan jest dzisiaj powszechnie szanowanym profesorem, to nie wymienię jego nazwiska. Otóż proszę Państwa, ten rysunek pokazuje o co tu chodzi. Mamy Dwuwymiarowy świat euklidesowy. Mamy figury geometryczne, trójkąty, których suma kątów jest zawsze 180 stopni, okręgi, których obwód jest zawsze 2πr, kwadraty i tak dalej. Możemy mieć nieskończony taki dwuwymiarowy świat, co jest zaznaczone przez te rozmyte krawędzi, lub skończony. Możemy ten świat zwinąć w rulonik i własności geometryczne tych figur nie ulegną zmianie. Podobnie z ziemią. Ziemia mogłaby być płaska i nieskończona, ale gdyby była zwinięta w rulonik, to Magellan, wypływając z Sewilli, powróciłby, a raczej jego żeglarze, bo on po drodze zginął, do, portu, do punktu wyjścia. Podróżując stale na zachód, powróciłby z, z kierunku wschodniego do portu wyjścia. Otóż podróż Magellana wcale nie udowodniła, że Ziemia jest kulą. Podróż Magellana udowodniła, że Ziemia przynajmniej w jednym kierunku jest skończona. I podobnie może być z wszechświatem. Ten wszechświat może być nieskończony, rozciągający się do nieskończoności o euklidesowej geometrii, lub może być mieć Euklidesowe własności, ale być skończony, zwinięty. I wtedy proszę zwrócić uwagę, obserwator. Położony w tej lewej galaktyce, zobaczy prawą galaktykę, zobaczy fotony przybiegające tylko z jednego kierunku. Zobaczy jeden egzemplarz tej galaktyki. Ale jeśli wszechświat jest zwinięty w Rulonik, to tenże obserwator zobaczy fotony wysłane przez tę większą galaktykę w tym kierunku, ale również fotony, które obiegły wszechświat i przybiegają z innego kierunku. Oba te obrazy będą obrazami rzeczywistymi, żaden nie będzie złudzeniem, żaden nie będzie pozorny. One oba będą równie prawdziwe. a za, I to rodzi możliwość obserwacyjnego wyznaczenia topologii wszechświata. Geometrię wszechświata już z obserwacji wyznaczyliśmy. Teraz chcielibyśmy wyznaczyć topologię. Tyle tylko, że w odróżnieniu od geometrii, która poprzez teorię, ogólną teorię względności jest powiązana z materią, Topologia nie ma teorii fizycznej, która wiązałaby własności topologiczne wszechświata, kształt wszechświata z materią. I tu jest trudność. Druga trudność polega na tym, że taka próba odszukania obrazów tego samego obiektu w różnych miejscach na niebie jest trudna, bo proszę zwrócić uwagę, fotony, które biegną do obserwatora położonego w tej galaktyce wzdłuż tej drogi. Pokonują niedużą odległość, potrzebują niewiele czasu. Fotony, które biegną w przeciwnym kierunku, potrzebują o wiele dłuższego czasu. Wszystkie obiekty astronomiczne ewoluują, a zatem obserwator zobaczy, co prawda, dwa obrazy tego samego obiektu, ale w różnych stadiach ewolucyjnych i będzie bardzo trudno ustalić, że to jest ten sam obiekt. To jest tak, jakbyśmy widzieli jednocześnie osobę dorosłą i dziecko wiedzieli, że to jest ta sama osoba, ale. Jak wiemy, na ogół dorośli wyglądają szpetnie, a dzieci wyglądają cudownie. Otóż na koniec, proszę Państwa, wyjaśnienie tej planszy tytułowej. Otóż możemy szukać, zamiast szukać powtórzeń obra wielokrotnych obrazów tej samej galaktyki, co jest trudne, możemy szukać powtórzeń obrazów, obiektów, od których światło biegnie do nas. Obojętne naokoło wszechświata czy wprost, przez taki sam czas. I takimi obiektami są fluktuacje mikrofalowego promieniowania tła, o których pod koniec swojego wykładu mówił profesor Demieński. I takie prace są wykonywane. Ja sam byłem w to zaangażowany, i jest jakiś ślad sygnału, że być może wszechświat, co prawda, nie jest rurą, ale jest dwunastościanem foremnym, platońską bryłą, której przeciwległe ściany. Są ze sobą posklejane. Otóż tak jak sklejamy, po to, żeby utworzyć torus, sklejamy przeciwne krawędzi prostokąta. Najpierw te dwie, a potem sklejamy tę z tą. Tak w trójwymiarowej przestrzeni wyobraźmy sobie pudełko od butów, w którym wieczko sklejamy z lękiem i przeciwległe boczne ściany ze sobą. To wymaga tylko troszeczkę wyobraźni. Jak Państwo będziecie o tym myśleć przez kilkanaście lat, to, stań, to to zobaczycie, gwarantuję. Więc w podobny sposób można posklejać taki właśnie dwunastościan foremny i ja już jestem na tym etapie, że już to widzę, taki posklejany dwunastościan foremny. Ale powtarzam, jak na razie to nie jest żaden dowód. Jest tylko ślad tego, że takie poszukiwania być może mają sens i jeżeli kiedykolwiek mielibyśmy wyznaczyć topologię wszechświata, kształt wszechświata, to prawdopodobnie tylko z tego typu badań. I na koniec, ponieważ obsujemy dzisiaj ze sztuką, przypomnę, a jeszcze, jeszcze nie na koniec, podsumuję tylko, dlaczego w taki wszechświat posklejany, wielospójny, byłby lepszy od takiego nieskończonego. Wszechświata. Otóż, proszę Państwa, jeśli Wszechświat jest jednospójny, czyli wysyłamy promień światła i on biegnie w nieskończoność, nigdy do nas nie powraca, to Wszechświat musi być nieskończony, a zatem musi zawierać nieskończoną masę i nieskończoną liczbę cząstek. Wielospójny Wszechświat może być euklidesowy, ale jednocześnie skończony i w takim Wszechświecie byłaby skończona masa i skończona liczba cząstek. Przyroda nie lubi nie tylko próżni, ale nie lubi nieskończoności. Żadna wielkość fizyczna nie, nie jest nieskończona. Dlaczego akurat objętość czy masa wszechświata miałyby być nieskończone? I na koniec właśnie sztuka. Proszę Państwa, to jest słynny obraz Salwadora Dali, Ukrzyżowanie. Chrystus jest tutaj rozpięty na siatce czterowymiarowego sześcianu, o którym mówił profesor Heller. Tak jak y, siatkę, jeśli chcemy skleić dziecku sześcian, bo pani w szkole kazała przynieść na jutro sześcian, to musimy na brystolu narysować siatkę tego sześcianu. I ta siatka jest złożona z sześciu kwadratów. Otóż jeśli pani zada dziecku przyniesienie czterowymiarowego sześcianu, to wtedy musimy zrobić siatkę, która będzie złożona z ośmiu. Trójwymiarowych chrześcijanów. Salwatore Dali dorobił do tego ogromnie pokrętną metafizykę, którą nazywał metafizyką wieku atomu. I nie będę się w to wdawał, bo jest to równie zawiłe i skomplikowane jak wywody Keplera na temat dźwięków wydawanych przez poszczególne planety. Ale być może kształt wszechświata, jego topologiczne własności wiążą się z jego wymiarowością. To nie jest wykluczone i tym tropem fizycy na pewno będą podążać. Dziękuję.